dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym świątecznym odcinku Wiedźmin. Witam! W tym odcinku razem z Geraltem udajemy się na polowanie na świętego Mikołaja. U katrup Mikołaja. Dziwne wiedźmy próbowały nas poderwać. Nagroda cię nie minie, bo Haldi schudliwa jest. Była ciekawa rozmowa na temat konarów. Z nami takie co latają. W jaki to sposób? Prosto. Z konarem albo miotłą między nogami. W tym razie mam nadzieję, że seria wam się podoba i miło spędzacie ten przedświąteczny czas. Także czym prędzej? Zaczynajmy. O, widzicie? Widzicie? To jest to kaprifolium tajemnicze, którego nie widziałam w tym moim normalnym let's playu z Wiedźmina 1. Tak się zdziwiłam, jak typiara powiedziała: przynieś mi kaprifolium, a ja takie, co? Jakie kaprifolium, kobieto, co ty do mnie mówisz? O, to jest pleśń. W ogóle strasznie dużo jest składników na tym cmentarzu, także ja sobie to pozbieram na szybciutko, no nie? O kurde, idą do mnie chłopy przybrzydłe. Tak to sobie możecie podchodzić. Chodź tutaj też. Chodź tu. Ujojoj, nie wyszł. Ale muzyka inna. Fajne. Podoba mi się, że jest trochę inna muzyka niż normalnie była w Wiedźminie 1. No patrzcie, no stoi tu kufer i chyba. Po co on tu jest? Dla podpuchy. O, zobaczcie, tutaj jest jakaś płyta kamienna. I co? A, i nic! Nawet nie ma żadnego napisu? Nie tego się spodziewałam. O, chłopaki idą mnie tutaj ubić. Ale to ja ubiję ich. Yeah! Akurat bardzo przyjemnie się tutaj walczy, jak się ma tego Arda tak troszeczkę podrasowanego. Ja lubię, jak tak od razu wchodzi taki stun. Od razu się gra przyjemniej. Wykajtować wszystko można. Fajnie jest. Okej, tutaj mogę wyjść. Wejście do krypty. O, idą chłopaki, ziomeczki mnie jeszcze będą bić. Pa, jak ci patrzę. A, do dupy ci palnam. Ale was tylko dwójeczka. To easy. Pa. A, nie wiesz. No niestety, te różowe chłopaczki to troszeczkę ciężej skonować. Ciężej. No właśnie, widzicie, mam świąteczne lampki. Nie wiem czemu nie powiedziałam w poprzednim odcinku. W sensie, no w sumie i takie widać, no nie? No nie muszę o tym mówić chyba. Mogę tu wejść? A zapiszę tutaj tak na szybko. No! Tak, nie mogę wejść. O, jeszcze tutaj zostawiłam masę szczątków. Szczątek. Nie wiem. Nie no, gdzie ta masa? A tam będą. Dobra, już idę. Uduś i ugryź. Fajnie się nazywają. Mogę z nimi porozmawiać? Brr. Okej, to brr. Dobra. W takim razie mamy już ogarnięte, wyczyszczony ze składników prawie cały cmentarz. Muszę napić się z Dylanem. Cmentarne porządki. Udać się do starego magazynu i przynieść wiedźmom dwie obroże. Odnaleźć upiora w kanałach. Okej, pójdziemy sobie do tego magazynu. Jest. O ile się nie mylę, to jest to ten stary magazyn,
W rejonie tam slumsów, prawda? Chyba tak. O, nie, wzięłam pleśń. O, mogę jeszcze to zrobić. Dobrze. Co my tu mamy? No nic nowego się tutaj nie podziało. Także podłuptam sobie. Podświetla mi się. Tak, to jest ten stary magazyn. Nawet Siegfried tu nie stoi. Ogólnie tak puściutko tutaj jest. Mam takie wrażenie. Pchnijmy tą babę. Chodzi się z tamtej strony. Tak, chyba tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak, tak, tak. Jednak tak. Zawsze mi się myli. Tutaj jest stary magazyn. Cyk. Bo nie wiem, co tam jest. W sumie jeszcze się nie kimnam, żeby sobie dorobić jakichś tych... obroża. O, proszę. W sensie jaskółek. O tym chciałam powiedzieć. Mamy jedną obrożę. A gdzie druga? O! Ojej. Okej. Brr. Co tam, piesku? Ty, ale halo. I jaka ładna obruszka. Pozwolisz ją sobie odpiąć? Okej, chyba nie. Ale Geralt, czegoś ty się spodziewał? Ale to on sobie sam, kurczę, założył tą... Troszkę? Obroża, psie sadło i kły bestii. A, patrzcie, nawet nie mam miejsca na sadło. No trudno. Zanieść obrożę wiedźmom. No i dobra, potuptajmy sobie to szybciutko. Są te łogary, które kurczę... Ten... Oni się... Salamandry sobie robiły, no nie? Takie zombie łogary troszeczkę. Ojejku, ja tak sobie pomyślałam przed sekundką właśnie, że jak tutaj był epilog Wiedźmina jednego, pierwszego, to właśnie salamandra była, no nie, i te... Aldersberg i miał te wszystkie te swoje zmutowane, kurde, zombie rycerze. I oni tak brzydko wyglądali, mieli tak niedopracowane tekstury. Jestem strasznie ciekawa, jak będą wyglądać w remake'u. W sensie, bo tutaj to każdy wyglądał tak samo. Znaczy, ogólnie jestem ciekawa przecież, jak ta gra będzie wyglądać, ale... Hop! O, dobijmy go! O, nie zdążyłam, no... Kurczę, ale śmiesznie, że musimy jeszcze raz ich wszystkie tutaj sprzątnąć. Tym razem pamiętam, jak się gra w tą grę, co bardzo dużo ułatwia, możecie mi uwierzyć. No, mogły mi się już odnowić, kurczę, ten ardzik, to bym tak szybciej ich sprzątała. No, dobra, teraz sobie już. Okej. Okay. No dobra, no oni mi dostarczają... O, tam jest ich jeszcze więcej. Czy ja chcę ich wszystkich tutaj czyścić? W sumie no nabijam jakoś expa, co nie? Po troszku. Ale śmieci podniosę. Przecież. Czy trupojady? No bo trupojady są tam, gdzie jest dużo zwłok. Czy trupojady lęgną się, jeśli jest dużo zwłok innych trupojadów? Czy one tylko trupojadowują ludzkie szczątki? Może to głupie pytanie, ale nie wiem. Ale ty masz śmieszne imię. Ach, nie, weszło nawet jak tak mocno naładowałam, kurczaczki. No. No nie. Nie opłaca się na niego próbować. A jak włączę sobie grupówkę, to stracę chyba więcej HP niż ich nabiję. O Jezus, ku! Dobra. No, pierwancik. Ach, no tak, pacyjkę sobie wcisnęłam.
Dobrze, jeszcze ktoś tutaj chce do mnie podejść? Nie? To subcio. Ej, się pan rozkraczył, tutaj się przytulają. Dobrze, komu oddać? O, idzie jednak chłop różowy. No dobra, chodź. Tylko go potknęłam. Ale się rozpierdzieliła ta beczka, no. Oj, Gerwant, oj, przerwałam ci. Przepraszam, Geralt. O, szybko go złożyliśmy, fajnie. Gdzie ktoś tutaj jeszcze? Nie? To dobrze, możemy chyba oddać. Mrok, mrok, dużo mroku. Witaj, Wiedźminie. No, broże ci przyniosłam, babo jedna. Jeśli chodzi o broże. Jak, Wiedźminie? Masz je przy sobie? Tak, to one. Dobrze sobie poradziłeś. Możemy dalej szerzyć zło. A teraz nie przeszkadzaj. Mamy wiele złego do zrobienia. I mrocznego niesłychanie. Powinienem odebrać nagrodę u karczmarza. Okej. Wezmę sobie grzyba od was, co? Tego też. Mam nadzieję, że wam niepotrzebne. Jakieś pieczarki byście sobie posadziły, co? Gdybyście sobie je marzyć nad tym ogniskiem. Okej, do karczmarza trzeba wrócić. Mamy też jeszcze tego potwora niby w kanałach do pokonania. Także, zobaczmy sobie, w jakiej kolejności to ogarniemy. I co, jak później wrócimy, to nie będą mieli obroże? Czy to tylko taki pic na wodę? Jak się mówi? Na wodę? Nie jestem pewna w sumie. O, a propos, mówiłam wam jakiś czas temu właśnie, że mam strasznie napięty grafik, dlatego te wszystkie filmy się tak rozjechały ostatnio, w grudniu zwłaszcza, no nie? Teraz jeszcze muszę się spiąć, kurde, żeby przed wyjazdem wszystko ogarnąć. No, i mówiłam wam o tym, że muszę dokończyć jak najszybciej projekt, bo mi zalega. No i słuchajcie, dokończyłam i wysłałam gościowi tego, żeby, wiecie, dostać feedback, ewentualnie jakąś poprawkę dać, a gość jest, słuchajcie, w Tajlandii i go nie ma. On ma przy sobą tylko telefon, więc on nie może zobaczyć, wiecie, bigger picture, no i pff, no i elo. I co? I co, muszę poczekać, nie? Nie wiem, dlaczego ten fakt mnie tak zirytował. W sensie on sobie żyje w najlepsze, podróżuje sobie tam podróżuje, czy nie wiem, czy tam zawodowo może pojechał, nie wiem. Jest w Tajlandii, jak gdyby nigdy nic, cieplutko ma i fajnie. A co? Ja tutaj już skończyłam projekt, nawet się nie interesował i co? No i co? No i dupa. I on się mnie wtedy pyta, czy można zobaczyć Rosy Suskę, jak tego można dokonać? No, chwila, moment. Naprawdę są takie teksty w tej przygodzie? Przecież... Ja kurczę, dopiero to dostałam monetyzację na kanału, zaraz ją stracę! Co wy robicie, Geralt? Dlaczego tak jest? To było do mnie? O, Wiedźmin, to wy jeszcze nie wyginęliście? Jak na razie nie. Widzicie, jak on się szczerzył? Jestem Dylan z Oxenfordu, prawie jak medyk. Geralt z Rivi, pełnowartościowy Wiedźmin, jak już zauważyłeś. Dlaczego? Oto zła kobieta była. Ale musiałem się jakoś z tym pogodzić. Dylan, czy ty przypadkiem nie wypiłeś za dużo? Nie, skądże? Nie takie libacje miewamy w naszej bursie. Co robisz, misiu kudłaczu? Nie powinno być cię w Oxenfurcie. Jestem na praktykach medycznych w szpitalu Lebiody, chociaż obecnie trzymają tam głównie wariatów, no i paru takich, co wariatów udają. Udają? Po co? Mówią, że jak zima minie, Voltes zbierze armię, leterzy na oddziały, wiewiór kręcą się w górach. Armia wysyła powołania do BPP, a młodym nieśpieszne do umierania, więc udają głupich. Co to jest BPP? Taki skrót od bieda pierdolona piechota. Szanse powrotu z wojny w oddziałach BPP są znikome, przerzucają ich w najgorsze miejsca. Moja ulubiona karta! Czyli szykuje się kolejna wojna.
Wojna? Nie nazwałbym tak tego, Zeflik dobrze mówi, krój wyśle, kolko set ludzi w góry, większość z nich nie wróci. Powierzą kilkudziesięciu nieludzi, kilkuset zabiją w walce i na tym się skończy. Potem jakiś bard napisze poemat o wojowniczym królu Temerii i postawią Foltestowi pomnik. Wydaje mi się, że rozmawiasz z kimś jeszcze. Siakrew, znowu się wydało, powiem ci, ale nie śmiej się ze mnie. Postaram zachować się powagę. Zeflik jest utopcem, nawiedza mnie, gdy wypije wino, na śpie leśny dzban. Wierz mi, utopcy nie gadają, znam się na tym, nie pij tego świństwa. Nie wierzysz mi, prawda? Sam sobie nie chciałem wierzyć, myślałem, że to jakieś schizofrenia, ale Zeflik wytłumaczył mi, że to dzięki eliksirowi. Eliksir? No tak, leśny dzban. Ale żeby gadający utopił... Racja, Zeflik. Wiedźminie istnieje tylko jeden sposób, aby się przekonać. Masz! Oto leśny dzban. Wypij kilka łyków. Niech będzie. Właśnie miałem cię prosić o poczęstunek tym trunkiem. No to od razu go chlapnął. Ale widzisz go? Nie, ale to wino paskudne. Mordę wykręca. Nalej mi jeszcze. Teraz to na pewno widzisz już Zeflika. Nie, nie ma to nic dziwnego. Od tego świństwa można pewnie dostać marskości wątroby. Polej, Dylan. Na pochybę robał. Też sobie strzelę kubeczek. Co tak zajeżdża siarką? A czego ty się spodziewałeś? To studencki napój własnej roboty. A oraz, że podsłuchałem na cmentarzu jakieś nawiedzone języki, które pędziły tam wino. Zwinąłem im część składników i stworzyłem własny autorski trunek. Czekaj, część składników? Autorskie? No, nie miały wszystkie autorzy, a więc użyłem balisty. Ale przecież się udało, nie? Możesz mi powiedzieć, czy spotkałeś kogoś ciekawego w szpitalu? Jest paru takich, co tylko udają chorych, ale żal ich wysypać. BPP to wyrok, oprócz nich jak to w wariatkowie, paru przygłupów, paru cudaków z pewnej bajki. Jest tam nawet taka matematyczka, ale jeden człowiek nawet nie zainteresował. Któż taki? Jaki absurdak. Bryczy coś o wiedźmiach i przepowiedni, można było się pośmiać, niestety przed dłaniami połknął własny język i odszedł z tego świata, więc raczej nie pogadacie. Ach, wybacz, Dylan, muszę iść za potrzebą. Chyba za dużo wypiłem. Naprawdę idzie. Czyli to nie był leśny dzban. Witam. Niech to szlak. Ta przyjemność po mojej stronie, zwoł mnie Zeflik. A mnie, Geralt, tyle lat pracuję w zawodzie, a jeszcze nigdy nie przyrobiło mi się coś takiego. Życie potrafi zaskoczyć, to jest piękne. Porozmawiajmy więc. Oto właśnie tu jestem. O co więc chodzi? Ktoś nie chce, by najbliższe święta doszły do skutku, a świat bez świąt to już nie będzie to samo miejsce. Nie możesz dopuścić do tego. Co dokładnie masz na myśli? Słuchaj uważnie, bo dwa razy nie będę powtarzał. Kto jest daleko, uschnie z pragnienia. Kto jest blisko, padnie od duchoty. Kto się uchowa, porzuci gruby przyodziewek swój. Kto przetrwa, tego pochłonie tęsknota do białego piękna pośród pól. Bowiem nadejdzie ten smyratch, czas słońca, czas miesza i topora, czas ostatniej kropli i szaleńczych miraży. Nadejdzie czas posuchy, a drzewo straci liść. Pąk skruszy się, zmarznie owoc i nie dojrzeje ziarno, a doliny rzek miast wodą, piaskiem świecić będą. I przyjdzie skwar za dnia nieustanny, a po nim skwar na noc i świat umrze wśród pyłu i popiołu. Trochę to zagmatwane i nie ma mowy o świętach. Nie rozumiesz? Święta od zawsze powiązane są z zimą. Bez zimy nie będzie świąt. Zachwieje się naturalny porządek wszechrzeczy. Dojdzie do ponownej koniunkcji sfer albo czegoś jeszcze gorszego. Nowy potwór za więcej pracy dla Wiedźmina. Zacznij myśleć, Geralt, to byłby początek końca.
Ilu osobom składałeś wcześniej ofertę ratowania świata? Było ich kilku. Przyjął ją tylko garbaty John, ale pech chciał, że nabili go na pal za hawekarstwo. Załóżmy, że ci pomogę. Od czego mam zacząć? Odszukaj Mikołaja i skłoń go, by wrócił do swych obowiązków. Gdzie go znajdę? Chwilowo przebywa tutaj, w zimie klasztornej, przy ulicy prowadzącej na groble. Dobra, to ja idę poszukać tego Mikołaja. Bywaj. Co? O Boże. Dobra, ja się dojdę tutaj do ogniska i się kimnę, żeby to zeszło. Boże, czuł święty. A jednak nie, bo to ma być ten efekt, prawda? Bo my bez... Nie, chwila. Bo my mieliśmy wypić tego eliksira, żeby zobaczyć tego Mikołaja. Czy muszę być nachlana, żeby widzieć tego Mikołaja, czy nie? Zobaczmy. Magazyn do Mikołaja. Możemy pójść do niego po pijaku w sumie. W sumie czemu nie? Prawda? Bokiem chodzi się szybciej. Mhm. Wiecie, Geralt nie jest pijany, po prostu tu jest aż lód na tej ulicy i on się tak ślizga. Widzicie? To jest prawdziwa zima, po prostu Geralt sunie po lodzie. Niczym na łyżwach, tylko po pijaku. Czy zbliżamy się do naszego celu? Jestem prawie pewna, że nie musimy być upici, ale w sumie czemu by nie? W końcu są święta. Ja przepraszam bardzo, ale to jest święty Mikołaj? Niszczycie mi w tym momencie dzieciństwo. Chłop miał tylko ser w szafie, no. Prawdą jest to, co napisano. Myśl łamie się w słowach, zdrowo cię połamali, Geralt. Nie tak miałeś wyglądać. Łamanie mam wliczone w zawód. Skąd znasz moje imię? Tak jak się spodziewałem, zacząłeś od pytania, które wcale nie ma związku z tym, po co tutaj przyszedłeś. Zaspokoję jednak twoją ciekawość, Wiedźminie. Znam twoje imię, bo to ja je stworzyłem. Interesujące. Zastanawiam się, co jeszcze możesz o mnie wiedzieć. Wiem, że twoim najlepszym przyjacielem nie jest wcale Jaskier, lecz wypchany trocinami miś, któremu nadałeś wdzięczne, choć mało oryginalne imię Płotka. Co noc, gdy jest ci smutno, przytulasz się do niego, a gdy jesteś zły, dajesz mu pstryka w nos. W głębi serca zawsze chciałeś zostać chłopem, uprawiać własny spłachetek ziemi i hodować na nim rzepę. Od czasu do czasu zlecając okazjonalnym bezimiennym zbieranie jej i zanoszenie swojej żonie. Cii, nie wszyscy muszą wiedzieć, na kim się wzorujemy. Masz rację, Wiedźminie. Ergo, wiem o tobie wszystko. Załóżmy, że wiesz o mnie wszystko. W takim razie nie zdziwi cię to, że za chwilę wyciągnę miecz i przerwę tę paplaninę raz na zawsze? Nie zdziwi specjalnie. Spytam tylko, dlaczego? Nie chcę twojej śmierci, szkoda tylko nagrody od Haldis. Haldis? Tej k***i spod bramy powroźniczej? Dziwka? Jak śmiesz? No dobrze, dobrze, nie dziwka, lecz sowicie opłacana kurtyzana z kunsztem i oddaniem wykonująca swój zawód.
A trzeba przyznać, że to, co potrafi... Tak? Być może masz rację. Skosztujemy zatem chwalebnych efektów fermentacji winnej latorośli, rzeknę ci o tym i owym. No jednak i tak byśmy byli tutaj napaleni. Oho, ma wiedźma talent, trzeba przyznać. A ty, tatku, powinien gadać nawet jak człowiek. Cóż, powinienem częściej zaglądać do grodów. Przejdźmy do rzeczy. Wiedźmy dążą do spełnienia się przepowiedni Ebger ze Pchat. Musimy je powstrzymać. Słyszałem coś o tym. Uważasz, że należy podjąć działania już teraz? Im dłużej siedzisz z założonymi rękami, tym gorzej. Niecierpliwość. Jakież to ludzkie. Źródło waszej największej słabości, która prowadzi do gniewu, nietolerancji, wojen. Jednakowoż to źródło waszej największej siły, pchającej ludzkość ku jak najszybszemu zaspokojaniu potrzeb. Ludzka niecierpliwość jest motorem postępu i zmian w świecie. Ergo, można tak powiedzieć o większości ludzkich cech, tudzież wszystkich. Mówiąc krótko, każdy może sobie tak ględzić, a proroctwo wkrótce się wypełni, musimy działać. Spokojnie, moje dziecko, skąd w tobie ta pewność, że chciałbym wrócić na szlak Mikołaja? Ergo, prezenty to anachronizm. Gdyby nie edykty i słodkie do bólu zawodzenia trubadurów, już nikt by nie pamiętał o świętach. Ale swoją pracą dajesz światu tyle radości, wzruszeń. Jednakowoż każda praca wyczerpuje. Czuję się wypalony, Geralt. Czemu miałbym dalej to ciągnąć? A czy zdobycie orenów na opłacanie komornego to wystarczająco dobry powód? Nikt nie płaci za pracę Mikołaja, a tutaj pomieszkuję tymczasowo. Moim domem jest mała łódź, delikatnie bujana nurtem Adalette. Nie będzie już tego nurtu, kiedy wypełni się proroctwo. Adalette wyschnie, a łódź ugrzęźnie w piachu. Rwa mać, o tym nie pomyślałem. Przekonałeś mnie, Gwynplaine. Nie trzeba było zbyt wiele. Świetnie, więc wrócisz do pracy? Nie od razu. Widzisz, jakiś czas temu spadłem ze schodów i to tak nieszczęśliwie, że do tej pory ledwie chodzę. Nie mogę się zaraz przemęczać. Mógłbyś przez chwilę wykonywać moje obowiązki? Co miałbym robić? Aktualnie nie ma tego dużo. W zasadzie wystarczy, że uszczęśliwisz pacjentów pobliskiego szpitala. To chyba da się zrobić. Cieszę się, że doszliśmy do konsensusu. Ergo, znaczy nieważne. Przyjdź, kiedy skończysz. Powiem ci, co dalej. Muszę zająć się robotą. Muszę uszczęśliwić wszystkich pacjentów szpitala, którzy mnie o to poproszą. O kurde! Ty, ale byś mnie kimnął, co? Skończyłeś nie, robotę? Nie, ale... Dasz... Jeszcze nie. Mógłbyś... Widzisz, moja praca nie jest taka prosta. Wydajesz się zajęty. Owszem, przyjdź, kiedy skończysz już robotę. Mógłbyś mnie przenocować? Stary, no weź. A do ogniska? Tutaj, da się? Nie, da się. Ojojoj. O. Co to za książka? O, dobra, to już czytałam. Ojojoj, drugi raz nie będę tego robić. To jest z tym z Kohornem. Chyba o świeżym koniu i kohornie, no nie? To jest chyba to... Tak, plankowy zagon. Dobra. Dobra, to ja sobie dojdę tutaj do ogniska. Przed kudłaczem pewnie. I w następnym odcinku pójdziemy być świętym Mikołajem. Także widzimy się już niedługo i...